Czy na pewno nie oddycha? Przykładam. 10. Dzisiaj na warsztatach rodzice mieli okazję dowiedzieć się, jak postępować w przypadku bezdechu, zadławienia oraz nagłego zatrzymania krążenia, również w wyniku tych dwóch poprzednich sytuacji. Zadławienia czy bezdech, stosunkowo jest to częsty problem, natomiast niekoniecznie zawsze kończy się resuscytacją krążeniowo-oddechową i tą najgorszą sytuacją, która jest takim worst case scenario dla rodziców. Bardzo często przy zadławieniach gdzieś to ciało obce udaje się wydobyć, tak? Czy dziecko je odkaszlnie. W końcu bezdechy, tak jak już mówiłam na warsztatach, nie każdy bezdech jest patologią, bo u noworodków i u niemowląt występują fizjologiczne bezdechy również, także tutaj musimy też rozdzielić. Jesteśmy w stanie nauczyć czy przybliżyć rodzicom, oczywiście w zależności od tego, kto co sobie wyciągnie z tych warsztatów i co zapamięta, natomiast kompletny laik bez wykształcenia medycznego, bez przeszkolenia profesjonalnego jest w stanie zapewnić pierwszą pomoc noworodkowi i niemowlakowi do czasu przyjazdu zespołu karetki pogotowia, tak żeby zmniejszyć ryzyko powikłań i żeby zwiększyć szansę przeżycia w dobrym zdrowiu później. Fizjoterapia uroginekologiczna głównie działa, wiadomo, profilaktyka, diagnostyka i leczenie, głównie w problemach z nietrzymaniem moczu, w problemach z zaburzeniem statyki dna miednicy, ale nie tylko. Pracujemy też z bolesnym współżyciem, z bolesnymi miesiączkami, w endometriozie, w przypadkach bólach okolicy dna miednicy, kości guzicznej, bólach w ciąży, bólach poporodowych. Także ogólnie tematyka związana z ciążą okołoporodowa, później okolica menopauzalna, chociaż nie tylko.